Cudzoziemcy są jedną z wielu grup, która jest szczególnie narażona na różne negatywne konsekwencje pobytu w Polsce. A w związku z tym, że nie znają języka polskiego, nie znają systemu prawnego, w którym będą się musieli teraz poruszać, nie rozumieją zasad funkcjonowania społeczeństwa, przynajmniej nie w pełni. Bardzo łatwo jest ich wykorzystać, bardzo łatwo jest nadużyć ich praw, ich oszukać. Stąd istnieje ogromna potrzeba, żeby monitorować, czy prawa cudzoziemców są przestrzegane i w jakim zakresie. I tutaj mamy wiele przykładów różnych organizacji pozarządowych, które prowadzą działania od wielu lat na rzecz cudzoziemców, między innymi działania polegające na monitorowaniu różnego rodzaju instytucji i przepisów, sprawdzając, jak one działają w praktyce i czy rzeczywiście działają tak, jak ustawodawca założył. Możemy podzielić te monitoringi na takie trzy podstawowe grupy. Po pierwsze, jest to monitoring instytucji prawnych, czyli sprawdzenie, jak prawo działa w praktyce i czy, jak mówiłem, to, co założył ustawodawca, jest realizowane przez podległe urzędy. Takie monitoringi, których można podać przykłady, to monitoring działania programów integracyjnych, jeden z pierwszych monitoringów, które robiło Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, to monitorowanie orzecznictwa sądów w sprawach o detencję cudzoziemców, czyli o pozbawienie ich wolności w trakcie postępowania administracyjnego. To ten monitoring robił na przykład Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa, ale możemy też monitorować trochę inne rzeczy, na przykład sprawdzając, jak w ogóle pewne przepisy, pewne ustawy działają. I to jest jeden z ostatnich monitoringów, które robiło Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, polegający na sprawdzaniu, jak działa tak zwana ustawa sankcyjna, czyli ustawa, która ma na celu przeciwdziałanie nieudokumentowanej migracji i karanie pracodawców, którzy zatrudniają nieudokumentowanych migrantów. Monitorować można również placówki, miejsca. A takimi miejscami są ośrodki dla cudzoziemców otwarte, ale też zamknięte ośrodki dla cudzoziemców. Tych monitoringów było robionych wiele, bardzo różne organizacje brały w nich udział. Najnowszy monitoring z 2014 roku ośrodków zamkniętych prowadziła Helsińska Fundacja Praw Człowieka ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej. Te monitoringi się przyczyniły do sporej zmiany społecznej, bo widać było poprawiające się warunki w ośrodkach, widać było dialog z władzami, które chciały dokonywać zmian, zarówno jeśli chodzi o ośrodki otwarte, te monitoringi były prowadzone kilka lat temu, jak i ośrodki zamknięte, to jest bardzo nowa sprawa. Ale można również monitorować warunki mieszkaniowe. To jest najnowszy monitoring Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, gdzie sprawdzamy, w jakich warunkach mieszkają uchodźcy, w jakich mieszkaniach mieszkają uchodźcy, czy te warunki są godne. Możemy sprawdzać, jak urzędy pracują, czy pracują dobrze, czy pracują... czy przestrzegają w swojej pracy praw cudzoziemców. Tych monitoringów znowu było szereg. Rozpoczęło się od monitoringów, które prowadziło Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, zarówno w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, jak też potem w różnych podległych urzędach Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy. I potem z tych doświadczeń korzystały inne organizacje, na przykład Stowarzyszenie Interkulturalni z Krakowa czy Stowarzyszenie Homofaber z Lublina, prowadząc podobne monitoringi działania różnych urzędów w swoich własnych miastach. Co jest potrzebne? Oczywiście, jak mówiłem, potrzebne jest powtarzanie monitoringów, które były już przeprowadzone, ale są również sfery do tej pory niezagospodarowane albo zagospodarowane w mniejszym zakresie, na przykład kwestia ochrony zdrowia i dostępu migrantów do ochrony zdrowia, ochrony ich praw pacjenta. To jest również kwestia ochrony migrantów przed wykorzystaniem pracowniczym, czyli sprawdzanie, jakie są warunki w pracach, które wykonują. Czyli jest ogromne pole popisu, ogromne przestrzeń do zagospodarowania. To, o czym trzeba pamiętać, to to, żeby się dobrze przygotować do takich monitoringów, czyli żeby wiedzieć, co chce się badać, żeby znać specyfikę cudzoziemców, znać przepisy, które regulują ich pobyt na terytorium Polski, próbować zrozumieć ich potrzeby. Najlepiej robić to wspólnie z cudzoziemcami, zaprosić ich do konstrukcji takiego monitoringu, albo też zaprosić ich do prowadzenia monitoringu. No i w końcu wziąć się do roboty i to zbadać.